Sędziowie Twitterowi pytają, kiedy Nowoczesna w Sejmie pojawi się ze swoim pomysłem na rozwiązanie problemu z pomysłami na aborcję. My w najbliższym czasie będziemy na pewno przygotowywali taki... Mówiłem to w ustach polityków. Najbliższy czas, czyli coś nieokreślonego. Nie. Określonego to jest jeden z naszych priorytetów. Naprawdę czujemy dużą odpowiedzialność w związku z tym, co się w tym momencie dzieje w Polsce, z tymi barbarzyńskimi projektami ustaw, które w tym momencie mamy w Sejmie. Trzema. Ja przypomnę, nie tylko prawo aborcyjne, ale in vitro, a także środki antykoncepcyjne. Ale macie coś na papierze jeszcze? Więc w tym momencie nie. W tym momencie pracujemy nad ustawą, która będzie zakładała dostęp do środków antykoncepcyjnych refundowanych z budżetu, a także edukację seksualną w szkołach. Chcielibyśmy także, aby kobiety miały zapewnioną realną możliwość wykonywania zabiegów aborcji w określonych okolicznościach. Jakich? Tych trzech, które są teraz, czy jakichś nowych? Przede wszystkim ja widzę, że jeżeli chodzi o ten kompromis aborcyjny, który mieliśmy w tym momencie w Polsce, a który jest zagrożony, on przez 8 lat rządów Platformy właściwie nie był wykonywany i w tym momencie nadal nie jest. Na przykład na Rzeszowszczyźnie, jak się spotykamy tam z lekarzami i rozmawiamy, no to oni mówią wprost, że na nich jest wywierana tak duża presja ze strony organizacji pro-life, ale także, powiem szczerze, że różnych, że tak powiem, przedstawicieli instytucji, którzy zaczynają z nimi rozmawiać i wywierać tak dużą presję, że właściwie dochodzi do sytuacji, w której oni są w jakimś sensie pod wpływem presji zmuszani do tego, żeby powiedzieć, że szpital po szpitalu nie będą wykonywały zabiegów. Za chwilę będę miał rozmowę z profesorem Romualdem Dębskim, ginekologiem ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie. To jest człowiek, który mówi, że on właściwie będzie robił mniej niż musiałby, bo nie chciałby, żeby jego dzieci miały ojca w więzieniu. No tak, znaczy to jest taka sytuacja, w której rzeczywiście, jeżeli nawet Jarosław Kaczyński okaże łaskę polskim kobietom i zadecyduje o tym, że będzie w sytuacji gwałtu i w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia będą mogły wykonywać bez sankcji karnej zabieg aborcji, to jednak w sytuacji, w której dziecko będzie ciężko chore, to już nie będą mogły. Tylko zobaczmy na konsekwencje tego zapisu. Ten zapis doprowadzi do tego, że jaki lekarz odważy się wykonać zabieg operacji na sercu, który jest wielkości 20-groszówki, jeżeli będzie mu groziła za to sankcja karna 3 lat pozbawienia wolności. Te wszystkie zabiegi prenatalne są obarczone bardzo dużym ryzykiem. I nikt nie zaryzykuje przeprowadzenia takiego zabiegu, więc nawet jeżeli, tak jak powiedziałam, Jarosław Kaczyński okaże łaskę polskim kobietom, zgodzi się na to, żeby doprowadzić do takiego kompromisu, który będzie oznaczał tylko tyle, że nie będzie można wykonywać tych zabiegów aborcyjnych dotyczących ciężko chorych płodów, to w dalszym ciągu to będzie oznaczało piekło dla kobiet. Będzie oznaczało brak możliwości przeprowadzenia badań prenatalnych oraz leczenia prenatalnego w Polsce. Tak to może wyglądać. Kamila Gasiuk-Pichowicz, Nowoczesna. Bardzo dziękuję bardzo. Spokojnego dziękuję dnia życzę. Bardzo. Biegnę do studia. Także no, nie wiem, czy będzie spokojny, bo nie wiem, czy pan wie, ale wchodzi pod obrady Sejmu ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc trzymam kciuki. Kolejna odsłona. Do zobaczenia. Dziękuję. Torebka już czeka.